Drodzy oglądający, to są dziewczyny. Dziewczyny będą przygotowywać kaczapuri. Bądźcie jak dziewczyny, przyjedźcie do Gruzji. Przygotowaliśmy już hinkali, czyli pierogi z farszem mięsnym, a teraz będziemy robili wspólnie kaczapuri, czyli słynne placki z serem, które również występują w różnych wersjach, bo mogą być okrągłe z serem w środku, mogą być z mięsem, mogą być z fasolą, mogą być po ażarsku w formie łódki, z jajkiem. Kaczapuri jest to po prostu placek z serem. Niektórzy mówią gruzińska pizza, który przygotowuje się tak, że w środku placka zapieka się ser, a następnie wkłada do pieca albo na patelnię. Po włożeniu sera do środka, do ciasta, robi się też taką sakiewkę, jak przy pierogach hinkali, a następnie trzeba to rozwałkować na placek. A potem albo na patelnię, albo do pieca. Często też jest tak, że jeżeli mamy restauracje, które serwują haczapuri, to one podają tylko haczapuri, bo mają piec do haczapuri, a jak są restauracje, w których gotuje się pierogi hinkali, to jest tylko hinkali. Oczywiście w miejscach turystycznych są restauracje, które podają i to, i to. Zaraz spróbujemy przepyszne gruzińskie pstrągi. Niebo w dębie, po prostu to jest rewelacja. A także najlepsze na świecie ziemniaki. Najlepsze gruzińskie ziemniaki pochodzą z regionu południowej Gruzji, niedaleko miejscowości Achalcicha, o której też już pisałem w jednym ze swoich artykułów. Także mam nadzieję, że kiedyś i wy będziecie mogli spróbować tutaj z nami tego, co jest najlepsze. Zapraszam do Gruzji na warsztaty kulinarne. Szlak na winnym turze.